Co stało się z Marzeną Rogalską? Dziennikarka pokazała się z plastrami na całej twarzy, będę się tłumaczyć. Marzena Rogalska oprócz działalności telewizyjnej, świetnie rozwija się również w internecie. Przy rozpoczęciu jednego z cyklicznych rozmów na żywo pokazała się w zaskakującej odsłonie. Telewidzowie z pewnością znają ją jako prezenterkę programu Miasto Kobiet, gdzie między innymi z Aleksandrą Kwaśniewską i Anę Piżl porusza tematy bliskie codzienności wielu pań. Podobnymi kwestiami zajmuje się podczas internetowych live'ów, choć ostatnio widzowie mogli skupić uwagę na czymś innym. Marzena Rogalska pokazała się w plastrach na twarzy. Takiego widoku nie spodziewał się raczej żaden internauta. Po dołączeniu do spotkania widzowie zobaczyli twarz dziennikarki oklejoną różowymi plastrami w finezyjne wzory. Choć początkowo mogło wywołać to niemały szok, prezenterka szybko pospieszyła z wyjaśnieniem. Okazuje się, że oklejenie znacznej części twarzy było wynikiem poddania się zabiegowi upiększającemu. Będę się tłumaczyć, że jestem po masażu twarzy, masażu 3D, który mi polecono i który jest absolutnie wspaniały, i takie taśmy się zakłada, tłumaczyła. Chwilowy dyskomfort twarzy nie uniemożliwił Marzenie Rogalskiej przeprowadzenia rozmowy, na ważny aktualnie temat. Wraz z psycholożką, Joanną Flis, porozmawiała o faktach dotyczących spożywania alkoholu wśród młodych kobiet. Na czym polega zabieg Marzeny Rogalskiej? Masaż 3D twarzy jest nowością na rynku pielęgnacyjnym, jednak do jego wykonania nie potrzeba wiele. Zabieg równie dobrze można sprawdzić się w zaciszu własnego domu. Do pielęgnacji potrzebny jest masażer, który ułatwi nam rolowanie skóry twarzy w odpowiednim kierunku. Pierwszym krokiem jest natomiast demakijaż, który pozbędzie się nadmiaru innych produktów pielęgnacyjnych. Zaczynając od środka do zewnętrznej części twarzy, należy rolować jej skórę, zbytnio jej nie naciągając. Co można zyskać regularnymi zabiegami? Kuracja przede wszystkim pobudza krążenie krwi i zmniejsza opuchliznę. Dodatkowo działa przeciwzmarszczkowo oraz rozluźnia spięte mięśnie twarzy. Marzena Rogalska po wykonanym masażu zakleja twarz taśmami, które zachowają wypracowany efekt na dłużej. Skuteczność zmian z pewnością będziemy mogli obserwować już za jakiś czas w jej mediach społecznych.